W poprzednim odcinku prezentowałem rozpakowanie pudełka z lokomotywą EU07 firmy Schlesien Modele. Dzisiaj kolejnego uznanego polskiego producenta, który rzadko nas obdarza swoimi modelami. Jednakże tej jesieni mieliśmy święto i ukazały się długo oczekiwane czerwono-kremowe jedynki 112A. Mówię oczywiście o producencie Robo. Pudełko. Proszę bardzo, również dumna polska biało-czerwona flaga. Słowo o pudełku. No, tutaj mamy takie srebrne coś. To jest srebrna naklejka, która zakrywa logo prawdziwego producenta modelu, chińską firmę, której nazwy nie wymienię z uwagi na spór, który trwał między producentem a wykonawcą tych modeli. Uszanuję tutaj wolę producenta, więc nie wspominam tej nazwy. Pudełko. Nie tak okazało jak w przypadku firmy Schlesien Modele. Żaden tam sztywny karton, normalny taki kartonik, jak to często bywa w przypadku innych firm. Jednakże no, sam projekt tego pudełka jest bardzo ładny. O, tu może tak pokażę. Dumnie producent Robert Przybyłek zaznaczył, że to on je zaprojektował. No już. Oczywiście w tym najbardziej wskazanym miejscu jest numer modelu, jego opis, także jak mamy modele na półce, to wtedy poukładane właśnie grzbietami na zewnątrz, to bardzo łatwo trafić do właściwego modelu. No dobrze, akurat mam w ręku wagon pierwszej klasy. Drugie pudełko jest to z przydziałem przemyskim, a drugi z wagon z przydziałem szczecińskim. Rozpakuję jeden z wagonów na filmie. Dobrze, otwieramy pudełko. Delikatnie. Kiedyś oberwałem ten karton. O, co tu dalej mamy? Mamy model zapakowany w takie dosyć sztywnawe pudełko właśnie z przezroczystego plastiku. Bardzo to jest pewne, nic tu nie lata, nie jest swobodne. Wysuwamy. O, jest to dosyć ciasno, trzeba dać troszeczkę z siebie siły. Co mamy? Części dodatkowe do montażu odkładam na bok i otwieram. W ten sposób się otwiera. Tak się to podnosi. Mamy model na wierzchu. Model jest dodatkowo zapakowany w folię. Podniosę go tak. Odłożę na pudełko. I zdejmuję folię. Model mam już w ręku. Coś pięknego. Naprawdę piękny model. Pięknie odwzorowane barwy. Takie, jakie pamiętam, jak kiedyś były. Oglądam go sobie pod światło. Śliczne. Podwozie śliczne. Mnóstwo szczegółów. Tutaj druga strona też. Dach. Podobno bardzo wiernie odwzorowane. No i tutaj czoło wagonu. To, czym producent się chwalił, czyli te wałki. Tu, o tu te wałki są zrobione z prawdziwej gumy. Nie jest to plastik. Pięknie odwzorowane napisy, tak jak w oryginale. O, proszę bardzo, zamontowane sprzęgi, tak jest. O, tu może pokażę. Sprzęgi są z takim wąskim, tak jakby oczkiem. Oczywiście kinematyka krótkiego sprzęgu. Ja je zmieniam na śledzie, jeśli łączę z innymi wagonami. Natomiast jeśli łączę ze sobą, to na oczkowe sprzęgi Aleroco, które są jednak lepsze od tych. Wagony się nie rozszczepiają, a na ciasnych łukach sobie radzą. Schodki, proszę bardzo, pomalowane stopnie schodków. No wszystko jest pięknie. Oglądam wagon, czy nie ma wad. Nie ma, jest idealny. I dobrze, sprawdzę jak się toczy. Też super cichutko, fajny dźwięk, bez piszczenia, bez szeleszczenia. Coś pięknego. Dobrze. Zobaczyliśmy ten wagon. Zobaczyliście, proszę bardzo, tu oznaczenia, jak są. O, teraz widać, jak są fajnie zrobione. Wagon z Przemyśla. Kiedy się tylko da, również go użyję do zestawienia pudełków.
No dobrze, pakuję z powrotem. Pardon. Zawiniam. Stawiam to na swoje miejsce. Fajnie sobie stoi. Tak, tak, tak jak to było na początku. O, tu sobie zaskoczyło. Kładę woreczek z częściami zapasowymi, a może nawet tu, żeby sobie nie latał po całym pudełku. Wsuwam do tej obwoluty plastikowej. Obwoluta już na początku. Zasuwam całość. Pięknie. Biorę pudełko. Do pudełka. Zamykamy pudełko. I gotowe. Dziękuję.